Dzień dobry, serdecznie witam na kanale Rocznik 1961, znowu witam Was radośnie. No, wczoraj tutaj taką miałem fajną, przyjemną sytuację, będąc oczywiście w Jeleniej Górze, poznałem dwie panie, które pozwoliły mi zobaczyć, odwiedzić, wejść na to podwórko, moją byłą szkołę technikum weterynaryjne w Jeleniej Górze. I dzięki tym paniom znowu odświeżyłem sobie te swoje wspomnienia. No i tutaj chciałem tym paniom, jeżeli mnie oglądają, chciałem bardzo serdecznie podziękować. No i miło mi, że poznałem Was. No i fajnie, że sobie tam wszedłem. Powspominałem sobie dawne moje młode czasy. No, w dzisiejszym odcinku serii Pitu Pitu, no troszeczkę będzie taki inny temat, bo to taki będzie temat dosyć ciekawy. Znowu pozwolę sobie zawsze na pewne takie moje dygresje, uwagi. Dotyczy to takiego kanału jednego, który oczywiście jest założony przez osobę dorosłą, prowadzony przez osobę dorosłą, no ale jest to, jak to nazwać? Ciekawe, czy ktoś może mi w komentarzu pomoże, jak to nazwać? Czy to jest po prostu prośba o pożyczkę? Czy to jest prośba, bo ktoś jest w bardzo wielkiej biedzie, wielkiej potrzebie? Czy to można nazwać jakimś takim naciągarstwem? Czy to jest po prostu żerowanie na ewentualnie nie, źle to powiem, no, głupich ludziach? Czy to jest po prostu oszustwo, czy to jest, jak to nazwać w ogóle, takie coś, co dzisiaj będę chciał Wam pokazać. Przytoczę to takie komentarze, które są pod jednym z filmów na tym kanale, który jest prowadzony przez, założony przez osobę dorosłą, pełnoletnią. No i tutaj te komentarze, które Wam pokażę i przeczytam, które są również do wglądu i są jeszcze jawne, bo dana osoba jeszcze tych nie usunęła. Jak Wy się do tego odniesiecie? Oczywiście w tych komentarzach będzie to wszystko przeczytane, o co tutaj chodzi. A dokładnie chodzi o tak zwaną pożyczkę. I to dosyć sporych pieniążków, czyli ta gotówka miała być pożyczona komuś obcemu, prawdopodobnie z Nigerii, który bardzo ładnie już zaczął pisać po polsku, który chciałby od osoby, która występuje na tym kanale, wsparcia finansowego. Jest to osoba, która ma swoje już lata, no i takie SMS, takie komentarze właśnie pod filmem danym pisze. Więc tutaj to jest do Waszej oceny. No oczywiście później tylko jeszcze wspomnę, bo tam komentarze już są, ta część filmu jest już przygotowana. No ale on dalej pisze, że bardzo się niecierpliwi w ogóle, żebyśmy ta osoba w ogóle, co była wystosowana do niego prośba, odpisała do niego, czeka na jego SMS-a, potrzebuje, żeby podać jego gmaila, bo on chce kontaktu w ogóle. I tak dalej. Także proszę o ocenę tego filmu. Ja już w tym momencie kończę z to Pitu Pitu i wrzucam tą część, gdzie są te komentarze. I wszystkiego dobrego, do następnego spotkania. Dziękuję. Teraz pokażę tą korespondencję, bo ona jest dalej pod tym filmem. I każdy może ją zobaczyć. Jeszcze nie została usunięta. Czyli oczywiście tutaj pisze, że jest odpowiedź taka: bracie, zawsze pytaj mnie, miło mi, że jesteś. No i ten zaczyna się otwierać. Po pierwsze, są tu pewne ograniczenia na moim kanale, na tym YouTube, ze względu na pewne zakazy i przepisy. Jesteś na Instagramie lub na adresie Gmail lub WhatsAppie. Chciałby komunikować się bezpośrednio, abyśmy mogli wyraźnie widzieć. No, zaczyna pisać, widać, po polsku, albo może to nie wiadomo kto jest. No, następnie jesteś na innych portalach społecznościowych? Znowu się pyta. No oczywiście odpowiedź jest nie, dopiero muszę sobie założyć
do kontaktu między nami. No a co tam się wiadomo, co trzeba odpowiedzieć, nie wiadomo co. No to on wtedy zaczyna się rozkręcać. Chcę tylko podzielić się z wami częścią mojej historii. Chciałbym, aby była bardziej prywatna i osobista między nami. No oczywiście. No potem znowu dalej pisze. Potrzebują od ciebie małej pomocy finansowej. Potrzebują od ciebie pożyczki i obiecuję spłacić cię, gdy tylko moja firma mi się spłaci. No chłop pisze do 15-latka. Staram się wymyślić sposób na nauczanie się niektórych umiejętności cyfrowych, które obejmuje handel na rynku Forex. Waluty kryptograficzne, giełdę, marketing cyfrowy, a nawet projekty graficzne. A więc kiedy zebrałem trochę wiedzy i informacji tych umiejętności, o których mowa powyżej, wtedy mogę szybko zacząć zarabiać trochę kasy dla siebie i niezależności. No proszę, jak bardzo ładnie zaczęła ona pisać już po polsku. No dalej się chłopak rozkręca. No i pisze tak, ale nauczenie się tego wszystkiego za pomocą informacji online, które zdobyłem, kosztowałyby mnie w sumie $1000, ponieważ będę musiał zapłacić obcokrajowcowi ze Stanów Zjednoczonych za wymianę i wyjaśnienia. Jeśli mógłbyś mi pożyczyć lub pożyczyć, proszę o trochę pieniędzy, aby mógł nauczyć się tych umiejętności, a nawet przyspieszyć moją karierę muzyczną i płytową. Proszę, rozważ moją prośbę i pomóż młodemu facetowi jak ty, koleś, i będę wdzięczny. Mam dopiero 24 lata. No tak, 24-latek ze zdrowymi łapami prosi 15-latka o pieniądze. Ale w obliczu wielu obowiązków dla siebie i rodziny muszę tylko trochę się przygotować i przygotowane na całe życie i obiecuję, że ci się zwrócę. Gdy zacznę zarabiać trochę pieniędzy na moich transakcjach. Dobra. No i co tam jeszcze dalej pisze, bo to można tu poezję zrobić z tego. Mój najdroższy przyjacielu z Polski. Ciekawe faktycznie skąd on jest. Jeśli pomożesz mi spełnić moje ważne marzenia, spełnią się naprawdę i udowodnię niektórym ludziom, że myślą. Wiele osób patrzyło na mnie z góry tylko dlatego, że nie mam pieniędzy, dobrych umiejętności i stylu życia. Ale jeśli możesz mi w tym pomóc, będę szczęśliwa, nawet jeśli będzie to oznaczało poproszenie rodziców, sąsiada lub przyjaciół o wszystko, co ja potrzebne, aby pomóc mi wyjść z ubóstwa, po prostu zrób to, proszę, i uratuj życie. No to tutaj się napisało, że podaj adres do kontaktu specjalnie, no i na tym korespondencja się tutaj urwała. Także jest to komentarz do wglądu i nieusunięty. Taka to jest właśnie korespondencja.